Łopaty poszły w ruch, urzędnicy zakasali rękawy i mamy pierwsze efekty. 500 drzewek zasadzonych w Kajkowie koło Ostródy. Ponadgodzinna praca samorządowców była konieczna. Powód? Rewitalizacja tego terenu w ramach projektu budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda. Niestety, ale musieliśmy usunąć kilkadziesiąt drzew. No i warunkiem trwałości projektu jest dokonanie nasadzeń. Zostały wycięte dosyć duże drzewa i przez to znacznie więcej tych małych drzewek trzeba posadzić. Także dzisiaj Urząd Gminy Ostróda ze mną na czele w liczbie 30 urzędników właśnie te drzewka sadzimy. Pracę umilała muzyka. Tak przygotowani do zadania leśnicy z biura skazani byli na sukces. Piątek w urzędzie nie różnił się od pozostałych dni tygodnia, bynajmniej dla petentów. To nie jest tak, że do końca mają wolny, bo pracowaliśmy do godziny 11 i tak się umówiliśmy, że po godzinie 11 właśnie część pracowników, bo urząd normalnie pracuje, część pracowników właśnie zobowiązała się, czy chciała razem ze mną właśnie spędzić, mogę powiedzieć, ostatnie chwile jesieni właśnie w trakcie sadzenia. Na wskazanym terenie zasadzono dwa gatunki drzew. Brzoza i jarząb już zapuszczają korzenie, a urzędnicy nie kryją radości, bo to dzięki ich zaangażowaniu gmina się zazieleni. W końcu służba środowisku jest nie mniej ważna niż obywatelowi.